A jakby tutaj leżała walizka z milionem dolarów, to też byś przeszedł obojętnie? A właśnie ci głoszę, mówię ci o czymś o wiele bardziej cennym niż jakieś milion dolarów. Mówię o Bogu, który ratuje człowieka. W zasadzie uradował każdego człowieka. Tylko każdy ma wolną wolę i może zdecydować, że się zgadza na ten ratunek. Że może dasz się wyratować, tylko chodzi o to, że to od ciebie zależy, bo ja się dałem kilka lat do tyłu. Dałem się wyratować Zbawicielowi, Ratownikowi. Jezusowi Chrystusowi, który nie ma nic wspólnego z religią, który nie mieszka w opłatku, nie mieszka w kościółku. Jezus jest Królem, jest Zbawicielem. On nie zgrzeszył, On swoją krew przelał za ciebie, żebyś został właśnie uratowany. Żebyś mógł podjąć decyzję, że chcesz być zbawiony. I jeśli uwierzysz w to, to po śmierci pójdziesz do nieba. To mogę ci zagwarantować, bo Bóg powiedział, że Jezus powiedział, w ogóle Jezus to Bóg. Jezus powiedział, że każdy, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. A ten, kto nie wierzy, już jest potępiony. Sam się potępia. I ty masz... Nie może jakaś organizacja religijna zdecydować za ciebie, gdzie ty pójdziesz po śmierci. To ty decydujesz. To ty możesz dzisiaj uwierzyć. Tak jak ja kilka lat do tyłu, gdy miałem nieszczęśliwe małżeństwo, nie mogliśmy się dogadać i wołałem do Boga. Później mi się urodziła chora córka i zacząłem czytać Biblię. A że nie miałem czasu, to sobie czytałem, słuchałem sobie Biblii na MP3. Jak doszedłem do listu do Rzymian, zacząłem szukać informacji o tym w internecie i znalazłem. Dowiedziałem się, co zrobił Jezus na krzyżu. Że Jezus zapłacił za wszystkie moje grzechy, przeszłe i przyszłe. I wstał z martwych. I jeśli w to uwierzę, jeśli uczynię Go swoim Panem i Zbawicielem, to będę żył wiecznie. Z Bogiem w niebie. Od tego momentu, gdy się zdecydowałem na to, narodziłem się na nowo i mam pewność zbawienia, idę do nieba. I Tobie też to głoszę, żebyś mógł zostać... Żebyś został poinformowany, że Jezus jest żywy. Żebyś nie latał jak ćma. Bo jesteś nieświadomy. I diabeł cię okłamuje. Ale chcę ci powiedzieć, że Jezus wziął każdy grzech. Najcięższy nawet. Na krzyż, abyś mógł zostać wolny. Nie ma znaczenia, czy zabiłeś człowieka, czy myślałeś o kimś źle. Czy pomyślałeś w swoim sercu, a może zabiłeś kogoś właśnie w swoim sercu. To nie ma znaczenia, czy zrobiłeś taki grzech fizyczny, czy też w sercu. Jezus powiedział, Żydzi mówili do Jezusa, że my nie cudzołożymy. A Jezus powiedział, jeśli porządliwie spojrzysz na niewiastę, to już, na kobietę, to już to jest grzech. Żydzi mówili, my nie zabijamy. A Jezus powiedział, że jeśli już gniewasz się na swojego brata, to już to jest grzech. Więc Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Ta stara księga mówi, każdy zgrzeszył. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Dlatego potrzebujesz ratownika, który cię wyratuje od twojego listu dłużnego. Chcę ci powiedzieć, że każdy twój błąd już został spłacony. Nie ma takiego grzechu, który mógłby być przeszkodą do tego, że możesz przyjść do Boga. Ani religia też cię nie uratuje. Robiąc wszystkie sakramenty, chodząc pilnie co niedziela. Jak ja kiedyś chodziłem pilnie. W soboty się upijałem, w niedzielę szedłem do kościoła. Później wychodziłem, później znowu impreza. Ale to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to nie jest siedzenie w ławie kościelnej. Chrześcijaństwo zaczyna się od nowego narodzenia. Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, że ten, kto się nie narodzi na nowo, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Potrzebujesz się na nowo narodzić. Twój duch ze względu na grzech tutaj na ziemi jest martwy.
ale może dzisiaj ożyć przez to, że uwierzysz w słowa Ewangelii, które ci tutaj głoszę. A mówi to teraz do ciebie Bóg przez moje usta. Bo on powiedział, idźcie, głoście Ewangelię każdemu stworzeniu i każdy, kto uwierzy, zostanie zbawiony. Nie przechodź obojętnie obok skarbu, które ci głoszę właśnie. Może jesteś porządnym człowiekiem, może jesteś bardzo moralny, jesteś przykładny. Masz... Ludzie ci może hołdują, ale to dla Boga nic nie znaczy. Potrzebujesz się ukorzyć przed Bogiem, uznać siebie za tego potrzebującego. Bo jeśli nie znasz Jezusa, to masz naturę grzesznika i idziesz w stronę piekła. A jeśli Jezus jutro wróci nawet, bo powiedział, że wróci, to nie załapiesz się na ten święty pociąg. Ale dzisiaj możesz zdecydować, że oddasz życie Jezusowi. To znaczy uwierzysz, że On wstał z martwych w ciele, że wziął wszystkie twoje grzechy, całe obciążenie na krzyż. I zostaniesz zbawiony, narodzisz się na nowo i po śmierci na pewno pójdziesz do nieba. I Duch Boży już zamieszka w tobie. On wziął też każdą chorobę na krzyż. Każdą chorobę w ciele, każdą chorobę w duszy. Księga Jezajasza mówi, że On nasze choroby poniósł na krzyż, a Jego ranami i Jego sińcami jesteśmy uzdrowieni. Dlatego też powiedział, idźcie, uzdrawiajcie chorych. Robimy to samo, co Jezus. On powiedział, że żeby kłaść ręce na chorych. On mówił, że każdy, kto w Niego wierzy, może robić te same rzeczy, co On. Też uzdrawiam chorych, też wypędzam demony. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Ty potrzebujesz poznać tego Boga, ponieważ twoje życie tutaj na tej ziemi nie ma sensu. Co, że się dobrze pobawisz? Co, że osiągniesz szczyty, sukces? A jak pójdziesz na końcu po wszystkim do piekła? Dlatego potrzebujesz Jezusa. Bo bez Jezusa twoje życie nie ma sensu tutaj na tej ziemi. On wziął każdy najgorszy grzech. Nawet jeśli wzięłaś pigułkę wczesnoporonną, On ci to już wybaczył. Nie ma takiego grzechu, który mógłby być przeszkodą w przyjściu do Boga, do Jezusa. Nie ma. To religia zrobiła tak, powiedziała ludziom, że są grzechy cięższe i lżejsze. Nie ma czegoś takiego. U Boga nie ma czegoś takiego. On zapłacił za Hitlera, za Stalina, za każdego zbrodniarza wojennego i za kobietę, która plotkuje. On zapłacił za każdego. Bez względu na to, co masz w głowie, bez względu na to, ile masz lat, bez względu na to, z jakiej religii pochodzisz, za kogo się uważasz, Jezus zapłacił za ciebie. Bóg nie ma względu na osoby. Czy ktoś jest buddystą, czy ktoś jest katolikiem, czy ktoś jest ateistą, czy ktoś jest intelektualistą, nie ma znaczenia. Zapłacił za muzułmanina, za katolika, za człowieka, który w nic nie wierzy. I każdy może przyjść do Boga dzisiaj. Każdy. Wystarczy, że uwierzysz, że On stał z martwych, oddasz Mu, uwierzysz, przyjmiesz Go, Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia, a będziesz żył. Możesz do nas podejść. Tak, może Pani tam podejść porozmawiać z koleżanką. Możesz dzisiaj odebrać swoje zbawienie. To, co się wykonało. Bo od Boga są tylko dobre rzeczy. On daje dobre rzeczy. A więc przyjmij Jezusa dzisiaj, bo On jest jedynym ratunkiem dla ciebie. Jedynym ratunkiem. Może wydaje ci się, że jesteś w dobrym miejscu, bo dobrze ci się powodzi, bo masz wszystko, bo przecież nie biedujesz. Jest fajny wieczór. Ale jeśli nie masz Jezusa w sercu, to nie masz nic.
to jesteś pusty i potrzebujesz się na nowo narodzić. Amen.